Kampania referendalna. Niebawem rozpocznie się w Polsce kampania wyborcza. Dobrze wiedzieć, jak wygląda. Politycy mają w niej zagwarantowany darmowy dostęp do telewizji i radia w paśmie spotów wyborczych. A jak wygląda to w trakcie kampanii referendalnej, która najprawdopodobniej również czeka nas niebawem? W kampanię referendalną mogą zaangażować się również zwykli obywatele przez swoje organizacje. Kto może skorzystać z prawa do zaprezentowania swoich audycji referendalnych w telewizji i radiu? Po pierwsze, mogą robić to partie, które otrzymały co najmniej 3% w ostatnich wyborach do Sejmu lub tworzyły koalicję, która uzyskała co najmniej 6%. Będą jednak działać na równych prawach z innymi podmiotami. Jakimi? W kampanii referendalnej udział może wziąć każda organizacja społeczna, stowarzyszenie i fundacja, która została zarejestrowana co najmniej rok przed zarządzeniem referendum i prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, mieszczącą się w jej celach statutowych. Ponadto działalność stowarzyszeń i organizacji społecznych musi obejmować teren całej Polski. Darmowy czas antenowy przewidziany w ustawie na nieodpłatne audycje referendalne dzieli się porówno między wszystkie uprawnione podmioty. Oznacza to, że każde stowarzyszenie czy fundacja, która zgłosi swój udział w referendum, otrzyma tyle samo czasu na audycję, co partia polityczna. W nadchodzącej kampanii organizacje społeczne mogą korzystać z równie dużych uprawnień co partie polityczne. Jeżeli działasz w takiej organizacji, przygotuj się już dziś do udziału w kampanii w sprawie referendum, które będzie towarzyszyło tegorocznym wyborom. To wyjątkowa okazja, by nie zostawić głosu w ważnych sprawach wyłącznie do dyspozycji zawodowych polityków. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj lub bezpośrednio.pl na YouTube i obserwuj nas w pozostałych mediach społecznościowych.